Jesteśmy po meczu sparingowym z AGH Kraków, ale wynik chyba dzisiaj nie jest najważniejszy. Ważna jest gra, bo wy też jesteście na troszeczkę innym etapie przygotowań niż inne drużyny, bo zaczęliście później treningi. No dokładnie. Witam wszystkich. Fajnie, że udało nam się dwa razy sparować z AGH-em. Na pewno od paru lat już AGH jest taką średnią drużyną pierwszoligową, ani to nie jest jakoś mega mocna drużyna, ani mega słaba, także, ale zawsze trzyma poziom. No, chłopaki pokazali, że w tym sezonie będzie tak samo. No, oczywiście wynik sprawą drugorzędną, wszyscy pograli, patrzymy jakie mamy słabsze, jakie lepsze elementy, na czym się trzeba mocniej koncentrować. Wiadomo, tutaj statystyk będzie miał materiał do analizy, co trzeba poprawić. No ja tylko się cieszyć na razie, tak? No wiadomo, no jesteśmy na trochę innym etapie. Zaczęliśmy bodajże 2 tygodnie później, więc nasz jest to drugi sparing, ich chyba 5. czy 4. No wiadomo, że to tam przyjdzie z czasem, ale wygląda to bardzo pozytywnie. ACDS długo czekał, trzymał w niepewności z ogłoszeniem nowego składu. To jest nowy skład, nowy zarząd, nowy trener. Można powiedzieć, że ten klub zaczyna swoją działalność praktycznie od nowa i jest plan, żeby odbudować markę tego klubu. No tak, wiadomo, ACDS to jest klub z wielkimi tradycjami. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, przecież jak rywalizowali ze Stalą Nysa, gdzie z Nysy ja pochodzę, także to były naprawdę fajne mecze i mam nadzieję, że ten klub się odbuduje. Dajmy czas temu wszystkiemu. Wiadomo, że to nie jest tak od razu, że na hura i wszystko będzie gotowe. Dajmy temu naprawdę, tak jak mówię, czasu i myślę, że wszystko będzie pozytywnie, ponieważ nasi prezesi to bardzo pozytywni ludzie, którzy czegoś chcą, a jak się chce, no to wiadomo, że można wszystko. Jak oceniasz ten skład, który jest? Zdążycie się zgrać przed ligą? No na pewno zdążymy się zgrać, no bo trzeba. No, tak, no, nie ma, jak to się mówi, chcę, nie chcę, muszę, tak? No ale fajna drużyna, młoda. Z kilkoma chłopakami już miałem przyjemność grać wcześniej, czy tam się znać. Dlatego, no nic, tylko zostaje trenować. No i myślę, że wyniki przyjdą z czasem.